Jesteśmy na konferencji pomeczowej po meczu, który wyłonił nam drużynę, która zawiesi na swoich szyjach brązowe medale. MUX LO 47, Budowlanie Łódź, LTS Legionowia, Legionowo 25 do 22, 25 do 21 i 25 do 20 wygrywają Budowlane Łódź. Zaczniemy od trenera Jakuba Miecznikowskiego. Trenerze, na gorąco, co można powiedzieć po tym meczu o te brązowe medale? Na pewno na wstępie gratulacje dla drużyny, która stała po drugiej stronie siatki, bo wykonały kawał dobrej roboty. To, co mówiłem ostatnio, czas działał na ich korzyść. To, co prezentowały chociażby na półfinale w Warszawie, a to, co grały teraz, to jest może nie przepaść, ale jakby dużo dobrej pracy zostało wykonane, więc im więcej punktów, im więcej setów zagrały razem, tym grały lepiej. Powiedzmy sobie szczerze, my po meczu ze Stężycą zrobiliśmy wszystko, żeby poprawić naszą grę. Dzisiaj też staraliśmy się zrobić wszystko, żeby ten mecz wygrać. Natomiast no to przeciwnik był lepszy i jak to się mówi, trzeba oddać cesarzowi to cesarskie i pogratulować. To my dzisiaj tutaj z Hanią akurat jesteśmy na biało i czerwono, ale tak naprawdę to po drugiej stronie siatki dziewczęta miały okazję częściej zakładać koszulki z orzełkiem na piersiach i powiedzmy sobie szczerze, że prezentują wysoką jakość, a nam tej jakości momentami zabrakło. No właśnie, wspomniał trener o tym meczu półfinałowym rozgrywanym w Warszawie. Tam wtedy wy wygraliście 3-2, pierwszy set przegrany do 12, później taka zacięta partia 27-25, znowu przegraliście do 22 i wygrana do 19 i do 9. Czy ten mecz, tak jak trener wspomniał, różnił się bardzo mocno od tego, który był rozgrywany w Warszawie? No na pewno był to inny ciężar gatunkowy spotkania, gdyby poziom emocji w trakcie tego meczu i w trakcie całego turnieju jest wysoki i tamten mecz zagraliśmy na spokojnie, tamten mecz zagraliśmy na luzie, natomiast tutaj chyba za bardzo chcieliśmy, a jak ktoś za bardzo chce, to często skutek jest odwrotny. Wrócę jeszcze do tego, co działo się w pierwszej odsłonie. Prowadziliście 12-5 i za chwileczkę zrobiło się 13-13. Czy ten pierwszy set i ten fragment był decydujący dla losów całego spotkania? Zdecydowanie. Mam wrażenie, że chyba za szybko dopuściliśmy do głów, że to już się wygrało, a mecz się kończy z ostatnią piłką i z ostatnim gwizdkiem, a w momencie, kiedy w trakcie meczu zaczynasz wędrować, już kiedyś to mówiłem, do strefy komfortu, to przeciwnik swoją dobrą grą może bardzo szybko cię z niej wyprowadzić i zamiast pewności siebie pojawia się zwątpienie i widać to było po nas, że nie byliśmy pewni w swoich działaniach. Byliście bardzo blisko tego medalu, pierwszy raz w tej kategorii od 2019 roku, jednak zajmujecie to czwarte miejsce. Mówi się, że czwarte miejsce najgorsze dla sportowca. A gdyby ktoś panu powiedział przed sezonem, że zajmiecie to czwarte miejsce, wziąłby pan je w ciemno, czy jednak mimo wszystko chciał wygrać, wręcz optował za tym, że musi być medal i koniec, kropka. Od samego początku starałem się w tym zespole kształtować tak zwaną mentalność zwycięzcy. Jak gdyby zawsze szliśmy po pełną pulę i w tym turnieju też byliśmy nastawieni, żeby grać nie ten mecz, tylko ten, który będzie za chwilę. Natomiast po wczorajszym meczu musieliśmy się bardzo szybko otrząsnąć i przystąpić do tego spotkania z tymi głowami, tak jak Hania wczoraj powiedziała na odprawie, to brązowy medal to nie są jakieś okruszki ze stołu, tylko to jest brązowy, pełnowartościowy medal Mistrzostw Polski i na pewno chcieliśmy zrobić wszystko, żeby z tymi medalami stąd wyjechać, ale no, zabrakło. Natomiast ja jestem dumny z tego zespołu i mam świadomość tego, że o tych zawodniczkach, które dzisiaj były na parkiecie, jeszcze usłyszymy. Dopytam jeszcze o ten wczorajszy mecz. Wczoraj walczyliście w zacięcie, zaciekle z drużyną z Poznania. Zostawiliście bardzo dużo sił na parkiecie. Też rozgrywaliście, z tego co sobie tak na szybko policzyłem, wy skończyłyście mecz chyba o 16:45. Natomiast wasze spotkanie zaczęło się o 18:30 i też około 19:30 się skończyło, czyli 3 godziny później mogliście się zacząć regenerować. Czy to miało dzisiaj znaczenie? Na pewno układ tego turnieju nie był dla nas korzystny, bo pierwsze dni graliśmy rano i jak gdyby nam to sprzyjało.
Czasu na regenerację było mało, ale gdyby byliśmy fizycznie dobrze do tego przygotowani. Próbowaliśmy przede wszystkim zregenerować się mentalnie, bo po takiej porażce ciężko ochłonąć i na szybko jeszcze zrobić odprawę i przygotować się na przeciwnika, gdzie gramy za chwilę, praktycznie po kilkunastu godzinach, ważny mecz. No ale siłą tego zespołu była zespołowość. No, mieliśmy 14 zawodniczek i każda coś do tego zespołu wniosła, więc jeżeli mam być szczery, to bardziej zmęczone powinny być koleżanki po drugiej stronie siatki, bo one dźwignęły ten turniej praktycznie jedną szóstką. Jest również z nami Hanna Łabanowska. Haniu, ty nie mogłaś pomóc swoim koleżankom, bo zmagasz się z kontuzją stopy, natomiast jak ten mecz wyglądał z twojej perspektywy i jak podchodzisz do tego czwartego miejsca? Tak jak powiedziałam wczoraj dziewczynom, uważam, że w meczu z Poznaniem dałyśmy z siebie 100%, które niestety na tą wygraną nie wystarczyło, ale wierzyłam bardzo mocno, że jeśli dzisiaj pokażemy 100%, to będziemy w stanie ten mecz wygrać. Niestety dzisiaj uważam, że nie pokazaliśmy w 100% naszych możliwości i to smuci, ale zdecydowanie trzeba pochwalić dziewczyny za walkę do końca i wiarę jednak, że uda się ten wynik odwrócić. I cieszy również dyspozycja naszych młodszych koleżanek, które są tutaj z nami, ponieważ zagrały dzisiaj naprawdę kawał świetnej siatkówki i pokazały się ze znakomitej strony, co gdzieś tam też daje nadzieję na ich rozgrywki w kadetkach i na przyszłość klubu. No właśnie, wspomniałaś o tych młodych dziewczynach, no to tutaj zdecydowanie Oliwia Wieczorkowska, która jak najbardziej dźwigała tę podwójną zmianę, a nawet grę bodajże od trzeciego seta w wyjściowej szóstce. Też Magdalena Olszowiec, która świetnie się prezentowała przez cały turniej, wchodziła, dawała sporo, atakowała, jakby grała pozbawiona układu nerwowego. No i też Lilia Duszek, te dwie zagrywki, asy serwisowe. Naprawdę, pomimo tego, że dzisiaj macie czwarte miejsce, to wydaje się, że jest dobra przyszłość przed Legionowią. Dziewczyny naprawdę pokazały się dzisiaj ze swojej najlepszej strony i za to brawo, bo granie w starszej kategorii ze starszymi dziewczynami, nie trenując też z nimi w pełnym wymiarze, zawsze jest dużym wyzwaniem, ale dziewczyny naprawdę pokazały dzisiaj dużo odwagi i myślę, że wszyscy jesteśmy z nich bardzo dumni, pomimo wyniku. Jakie plany na przyszłość? Moje czy klubowe? Twoje, klubowe. No ja wyjeżdżam do Stanów, ale będę bardzo mocno trzymać za dziewczyny kciuki i wierzę, że w przyszłych sezonach klub wróci na zwycięską ścieżkę. No i tego też Wam życzę. Tyle. Bardzo dziękuję. Hania Łabanowska oraz trener Jakub Miecznikowski. A teraz przechodzimy do drużyny, która dzisiaj wyszarpała to trzecie miejsce. Puchar za to trzecie miejsce i medale brązowe. Mukselo 47 Budowlani Łódź. Trenerze jest z nami Paweł Kowal. Jak na gorące wrażenia po tym spotkaniu? Wrażenia. No na pewno czuję satysfakcję i czuję radość, bo tak jak tutaj Ania powiedziała, czy tam Kuba, medal jest zawsze medalem. Wczoraj rozmawiałem z dziewczynami wieczorem na odprawie, że ja brązowego medalu nie mam jeszcze, więc chcę ten medal zdobyć. Że przychodziłem do klubu z innymi założeniami, z innymi celami, a życie się potoczyło tak, że najbliższe możliwe trofeum, jakie mogłem zdobyć, to właśnie był ten brązowy medal. Tak rozmawialiśmy wczoraj właśnie o moich odczuciach. Wielu powie, że to było łatwe zadanie, a ja powiem, że to było ciężkie zadanie, bo nie byłem zespołem na co dzień, nie byłem zespołem przez 10 miesięcy, czy przez 8, czy przez rok, czy przez 2, jak inni trenerzy ze swoimi zespołami. Ja musiałem przez te 2 miesiące nauczyć się dobrze zarządzać tą drużyną. To, co też wspomniał Kuba, też czuję ja, że przez te 2 miesiące zrobiliśmy naprawdę duży progres. Ta gra naprawdę się wiele poprawiła, jeśli chodzi o te ostatnie miesiące, tygodnie czy mecze. I właśnie myślę, że tym wygraliśmy, że poprawiliśmy swoją grę. I ten medal właśnie tym zdobyliśmy, że graliśmy coraz lepiej. I dzisiaj zagraliśmy najlepszy mecz. Najlepszy mecz, na taki mecz, na który czekałem. Żebyśmy zagrali od pierwszego do ostatniego, czy od pierwszej do ostatniej piłki, czy gdzieś te 3 sety równe, bo tego nam brakowało ciągle. I ten mecz dziewczyny mi dały dzisiaj w końcu. Zagramy najlepiej wtedy, kiedy potrafiły i wtedy, kiedy musiały zagrać najlepiej, bo też jak wczoraj rozmawialiśmy, to był nasz ostatni mecz i następnego by już nie było, więc
Więc wszystko, co mogliśmy zrobić i to właśnie zrobiliśmy i mamy te brązowe medale. Wspominał trener przed tym turniejem, że odbyliście 10 treningów. Teraz wspomniał też trener o tych 2 miesiącach pracy. Zapytam, czy to był najlepszy z tych wszystkich meczów, bo mam wrażenie, że gra waszego zespołu cały czas się poprawiała i gdyby to był na przykład turniej półfinałowy, to myślę, że przy następnym takim turnieju ta różnica między wami a na przykład drużyną ze Stężycy czy drużyną z Poznania byłaby jeszcze mniejsza. Tak, dosłownie też o tym samym sobie dzisiaj rano myślałem, że myślę, że gdybyśmy zagrali kilka meczów jeszcze, gdybyśmy mogli jeszcze kilka tych chwil ze sobą spędzić, porozmawiać, to myślę, że byśmy jeszcze byli groźniejszą drużyną, ale mieliśmy czasu, ile mieliśmy i ten czas wykorzystaliśmy dobrze i z tego jestem, mówię, zadowolony i dumny z zespołu, że zaufał też mi. Ja też im ufałem od początku do końca i myślę, że to jest efekt tego zaufania i pracy i tak jak mówię, no, zarządzania, bo no, nie oszukujmy się, przez 10 treningów nikt nic no, nie wymyśli, tak? A ja musiałem tym zarządzać jakoś i myślę, że nam się to udało. Życie po raz kolejny napisało niezwykły scenariusz. Po pierwsze, Legionowia w tej kategorii ostatni raz zdobyła medal w 2019 roku, było to złoto. Zdobył ten medal nie kto inny, jak właśnie pan. No i teraz, wtedy, te 5 lat temu, dając ogromną radość kibicom z Legionowa, zawodniczkom, które wtedy grały, dziś niejako zmartwił pan tę rzeszę kibiców z Legionowa, która tutaj świetnie dopingowała przez cały turniej. No i też ta druga historia, już w pewnym sensie był trener poza tą siatkówką młodzieżową, nic nie wskazywało na to, że gdzieś jeszcze wróci do tej siatkówki młodzieżowej, a jednak wrócił i to z brązowym medalem. Ten temat też poruszyłem wczoraj na odprawie z dziewczynami, że w życiu trzeba mieć szczęście, trzeba to szczęście wykorzystać. W życiu przytrafiają się różne rzeczy, te dobre i te złe. A mi się przytrafiło po prostu tak, że tak jak mówię, przypadek tak chciał, że jestem tutaj, że zdobyłem ten medal, o czym w ogóle nie pomyślał przed sezonem. No i też przypadek tak chciał, że życie napisało taki scenariusz, że spotkałem się z klubem, z którym, tak jak wspomniałeś, ostatnio medal wygrałem. Ale ja do tego tak nie podchodziłem, nie mam tutaj, mówię, jakichś zatarć tutaj z trenerami, więc podchodziłem do tego meczu jak każdy inny, a każdy wie też, sport jest taki, że zawodniczki, trenerzy rotują się pomiędzy klubami i z tym sobie trzeba radzić i ja myślę, że sobie z tym poradziłem, bo mówię, nie podchodziłem do tego meczu, nie wiem jak to nazwać, że musiałem wygrać za wszelką cenę, żeby komuś coś udowodnić, tylko nie, chciałem, żeby ten zespół wygrał, mój zespół wygrał. I tylko o tym myślałem. Jest również z nami Nadia Siuda, dzisiaj najbardziej wartościowa zawodniczka tego zespołu, tego spotkania. Nadia, powiedz mi, jak ci się grało na tym turnieju, bo mam wrażenie, że twoja forma też cały czas szła do góry i to zrozumienie na linii ty kontra twoje zawodniczki, twoje koleżanki było coraz lepsze. Myślę, że na pewno. Biegiem turnieju, mój poziom i też całej drużyny, tak jak wcześniej było mówione, wzrastał, więc to na pewno. Tak, moje zgranie z drużyną. Myślę, że też, tak jak było mówione wcześniej, nie miałyśmy ze sobą zbyt wiele styczności. Co prawda jesteśmy razem w szkole w Szczyrku, ale to nie jest, nie gramy w takim zestawieniu ze sobą, można tak to powiedzieć. Też miałyśmy nową środkową, która nam dzisiaj też tu bardzo pomogła i w ogóle dziękujemy jej bardzo, że tak się wpasowała w naszą drużynę. Więc można, podsumowując, tak, uważam, że wzrastała. Masz jeszcze u siebie w domu miejsce na te medale, puchary, bo tak na koniec transmisji przeczytałem tę notkę, którą mi wysłałaś i myślałem, że no po prostu potrwa to chyba z 5 minut. Pasmo nieustających sukcesów tak naprawdę w twoim wykonaniu, masz dopiero 16 lat. Zapytam, jest to miejsce jeszcze w domu? Tak, miejsce na pewno się znajdzie. Myślę, że co sezon warto walczyć o jak najwyższe cele. Cieszę się, że znajdowałam się w takim momencie, bo tak jak też trener wcześniej powiedział, szczęście sprzyja. Tak, mam miejsce, mam nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej, będę na to ciężko pracowała, więc na pewno się znajdzie.
Miałaś złote medale też na swoim koncie, a jak smakuje ten brązowy medal i ten puchar za to trzecie miejsce? Jest to mój pierwszy brązowy medal. Cieszę się, że zdobyłam go z tą drużyną. Myślę, że zasługiwałyśmy na to, żeby tutaj stanąć, choć bywały różne mecze w naszym wykonaniu. Więc smakuje bardzo dobrze. Myślę, że zrobiłyśmy najlepsze, co mogłyśmy. Zapytam jeszcze trenera Pawła Kowala, bo wiem, że spotkaliście się z prezesem, kiedy trener obejmował funkcję trenera w tym zespole i prezes powiedział, że chciałby bardzo zdobyć medal. To zapytam, czy prezes już dzwonił, pisał i gratulował, czy jeszcze nie było na to czasu? Tak, już otrzymałem powiadomienia. Jest ich sporo. Jest SMS-a, ich sporo, SMS-a i podwyżkę? Nie, o tym nie rozmawialiśmy. Ja też taki nie jestem. Ja to mówię, chciałem pomóc. Mówię, była taka prośba od prezesa. Chciałem pomóc. Ja lubię pomagać, lubię trenować, lubię pracować z młodzieżą dalej. Mi to sprawiało ogromną satysfakcję. I tak, były gratulacje, wszedłem tylko na WhatsAppa szybciutko i tam pojawiły się gratulacje od prezesa i od już kilku dziewczyn widziałem z pierwszego zespołu, więc dziękuję bardzo za gratulacje. Oczywiście te gratulacje też przekazuję na ręce tutaj Nadii i dziewczyn, bo tam wszystkie dziewczyny z Tauron Ligi i prezes również przekazują gratulacje przede wszystkim dla zawodniczek. Szanowni Państwo, konferencja po 17 spotkaniu tutaj na finałach Mistrzostw Polski Juniorek w piłce środkowej Stężycy powolutku dobiega do końca. Na koniec chciałbym raz jeszcze pogratulować i drużynie LTS-u Legionowi Legionowo i drużynie Muxelo 47 Budowlani Łódź dla trenerów Jakuba Miecznikowskiego oraz Pawła Kowala, którzy wychowali niejedno bardzo mocne siatkarsko pokolenie. No i oczywiście życzę też powodzenia wychowania kolejnych świetnych talentów, bo wasze umiejętności po prostu są na bardzo wysokim poziomie. Wasze zarządzanie zespołem też jest na bardzo wysokim poziomie i życzę powodzenia w kolejnych turniejach. Chociaż dzisiaj, trenerze, może jest smutno, może jest troszkę gorzej, to myślę, że po każdej burzy słońce wychodzi zza chmur, pewnie wrócicie do domu jeszcze, podejdziecie do tego na spokojnie i będzie trochę radości mimo wszystko z tego czwartego miejsca, a za rok jest szansa z takimi zawodniczkami na medale jak najbardziej. Gratuluję za walkę, za wszystko, bo naprawdę miło się oglądało mecze Legionowi, a także Muxelo 47 Budowlanych Łódź. Dziękujemy bardzo.